Nie uwierzycie, co znalazłem. Za mną Bober zrobił tamę. O. I mówię, sobie przejdę takim czymś, rowkiem. Już wyciągam. Siemano, witam Was na kanale Odkrywcarz Big. Udało się wyskoczyć na jakieś 2 godzinki. Dzisiaj lasek dla odmiany. Taka miejscówka na pałę, można powiedzieć. Chociaż po głowie mi troszkę chodziło, żeby tutaj polatać. Mieliśmy już parę sygnałów. Jakieś tam metalowe pierdoły, jakaś śruba większa. Nakrętki jakieś, pucha. Tego nie będziemy pokazywać, ale mamy jeden fajny sygnał. Już Wam pokazuję, co to jest. No, mamy ten pierwszy sygnał. Myk. Jest to monetka. Ale co to za monetka? To nie mam pojęcia. Fryderyk Wilhelm. Tak mi się kojarzy od razu. No, taka cienizna. Na Fryderyka właśnie wygląda. One takie zeżarte są. Wiecie co, może trochę doczyszczę i zaraz będziemy się widzieć z powrotem. Wiecie co, nie chcę tego docierać tak mocno, ale tutaj na rancie, tego może nie będzie widać teraz, błyszczy się jak sreberko, czyli nie jest to jakiś miedziak, ale nie chcę go docierać, żeby nie zjechać, bo to jest jakiś słabej jakości to sreberko, jeżeli to jest już sreberko. I może coś się da radę, wiecie, wyciągnąć z tego, nie? Także zostawię to do domu sobie i najwyżej umieszczę gdzieś tutaj zdjęcie z tą monetką. Także taka ciekawostka na początek. Lecimy dalej. O, zanim Wam pokażę, co znalazłem teraz. To takie miejsce. Ładny krajobraz. Może tego... O, jabłuszka skąd? Skąd to jabłuszka, patrzcie. Tu koło nie ma jabłoni. Coś tu musiało przynieść te jabłuszka. No chyba, że na brzozie coś urosło. Chociaż nie wydaje mi się. Czasami jest to możliwe, że gdzieś tam nasionko spadnie i urośnie. Ale skąd takie jabłka dzikie? Takie bogienko. Mało sygnałów ogólnie. Raczej sygnały są, ale może niepożądane, o tak bym to nazwał. Takie bagienko. Fajnie by było w takie coś z magnesem się wbić, co nie? No takiemu kradełko może być tutaj bardzo długo i warto by było czasami je sobie przetrzepać też, prawda? No, dobra. Idziemy tam do tego sygnału naszego. Taki dołeczek, gdzie my to żeśmy położyli. O, mamy tutaj taki oto krzyżyk. Zaraz go trochę obmyję i Wam zaprezentuję go. O, i mamy coś takiego. Tutaj widać Pana Jezusa ukrzyżowanego z tyłu pewnie jest jakiś święty, jakiś patron. Trzeba było doszukać tam. Jest taki blok fajny. Medaliki czy medaliony. Coś takiego. I można sobie znaleźć czasami coś podobnego. No i poczytać ciekawostek. No, dobra. Jak tutaj nic nie będzie wychodziło, to chyba się przemieścimy. Bo widzicie, taki ciężko się chodzi. Tutaj akurat jest czysto. Tam zrywka była robiona jakiś czas temu. Także ciężko się macha, ja i tak tu jestem ze snajperką. I co? Jak nie będzie wychodzić, to się przemieścimy gdzieś. Nie wiem gdzie. No. To tymczasem. Taki na 44. Sygnał mocny. Coś tu błyszczy. Komisy jej nie otworzymy. Czyściutkie. Takie, widzicie, tu jest to bagno. Taki torf. Te sygnały są fajnie tak
takie mocne. Co zgadujemy? PRL? Nie. Nie. Jest to moneta. Wiecie co? Z dziurką. Zaraz doczyścimy, domyjemy. Ale to chyba jest aluminium. Ale jest monetka jakaś. Tylko z dziurką. Centim? Francuski? Zaraz zobaczymy. Ale ciekawostka, co? No coś tu na niej jest. Patrzcie, może tak przybliżę. Widzicie? Wille... coś tam. Dwa. Dobra, jest dwójka. Widzicie? Jednak kamera to kamera. Jest dwójka. Jest tu jakiś taki z kłosów wieniec zrobiony. Filler. Zobaczymy. Kolejna ciekawostka, ale jest to alu. A z tej strony, no to tutaj też widać jakieś napisy. Chyba, że to jakaś moneta nieokolicznościowa, tylko wiecie, takie zastępcze, o. Ale z dziurką. Francuzi robili chyba duńskie monety były z dziurką. No ciekawostka, co nie? Dobra. Lecimy dalej. A chciałem spadać. Jeszcze przejdę kawałek tutaj. Jak coś tam wychodzi, to jeszcze przejdziemy. Nie uwierzycie, co znalazłem. Za mną Bober zrobił tamę. O. I mówię, sobie przejdę. Takim czymś, rowkiem. Już wyciągam. Patrzcie. Ja to takie chinol. Kaseciak. Ale no z wyświetlaczem już. Guziki nie chodzą, ze żarty. Ciekawe, czy kaseta jest w środku. Jakaś Tina Turner. No. A piało? Myślałem, że mi słuchawki rozwali. No. Także. A posłuchamy jakiejś muzy. Lecimy dalej. Taki dołeczek. Sygnał na 33. Taki stabilny, ale trochę się on rozjeżdżał. ID było numerowo stabilnie dosyć, ale patrzcie. A, jakaś wpineczka. Ja przybliżę może. Nie chcę pocierać mocno, czy to jest po rusku. Nie wiem. Czy niemieckie? Chyba niemieckie, bo kolumny jakieś, widzicie? Jest to wpinka. Powidać nawet. A meliniowa. A może mi tak dźwięk przełamywał, bo jest ta spinka metalowa. No. Ja to domyję w domu sobie, nie będę teraz pocierał, ładnie to wyczyszczę i wam zdjęcie zrobię. Tego czegoś. Fajne. Czy dobrze, że nie pojechałem. I tak niedługo kończę, ale widzicie, coś jest, nie? Dobra, tymczasem taki wariat od łańcucha, widzicie, obrotowy. Pokazuję, bo fajne, bo ciekawe, bo kuty. Stara stal. Nie coś nowego. Może dlatego tyle wytrzymało w ziemi. Nie, jeszcze działa. Może jeszcze by tam krowę może by nie utrzymał, ale jakąś kozę. Dobra, tymczasem. No to co, kochani, ja już będę kończył powoli. To jest takie słoneczko. Jeszcze kawałek przejdę do samochodu, mam. Jak coś mi wyskoczy, najwyżej wam się dogram i pokażę. No co, było to co było. Nie będziemy robić takiego typowego podsumowania. Widzieliście sami, co wychodziło. Może niedużo, ale niedużo czasu też chodziłem, ile to niecała godzinka. To i tak myślę, że
nie jest tak źle. O, brat do mnie dzwoni, także przyspieszył nasze zakończenie, podsumowanie tymczasem.